Cześć kochani! Dzisiaj filmik zgodnie z obietnicą z projektem Demko. Sięgam w torby. Torba ta, która zawsze wypchana po brzegi. Chciałam też już zrobić ten filmik, ponieważ cały czas dokładam tylko tych pustych opakowań, a nie mogę wyrzucić i zaczyna mi brakować miejsca. Tak patrzę. Różne mam tutaj kosmetyki, głównie jest to pielęgnacja, ale chyba takie kosmetyki makijażowe też tutaj się znajdą. Z różnych kategorii i właściwie będę wyciągała z torby po kolei każde opakowanie i pokrótce opowiadała Wam o produktach. Części produktów były recenzje na blogu, części będą. Dlatego też zapraszam Was jeszcze na mój blog. Pierwsza rzecz, tu musiałam wyjąć z torby, to jest szampon łopianowy Herbal Care z firmy Farmona do włosów tłustych z tendencją do łupieżu. Produkt naturalny, chociaż ma SLS-y, natomiast nie zawiera formaldehydu i parabenów. Bardzo dobry szampon, 300 ml, dosyć wydajny. Jedyny mankament to to, że mi się zepsuła nakrętka i tak zupełnie do samego końca go nie mogłam wykorzystać. Na szczęście nie za wiele go tam zostało, także żegnam się już z tym produktem. Jego recenzja będzie na blogu. Dobry szampon do moich przytłuszczających się włosów. Dobry. Ale na przykład nie zauważyłam, żeby mi jakoś rzeczywiście przedłużył świeżość włosów. Jak ktoś ma takie mocno tłuste włosy, to powiem szczerze, że nie jestem pewna, czy super by na niego zadziałał. Kolejna rzecz, rybki śmierdziuszki, czyli Dermogal A plus E. Moje pierwsze opakowanie skończyłam, bardzo dobre, kupiłam następne. I ja z tych rybek jestem bardzo zadowolona. Mój ukochany płyn micelarny z Biodermy Sensipio. To była duża butelka, 500 ml. Starczyła mi, tak jak pisałam na blogu, 10 miesięcy. Bardzo lubię jej zapach, bardzo lubię jej działanie, bo używam jako toniku. Wydajna i warto polować na promocję, bo wtedy rzeczywiście można ją kupić trochę taniej. Także ja tej wodzie, przepraszam, temu płynowi micelarnemu pozostaje wierna. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i wydajny. Pasta do zębów Blenda Med 3D White. Bardzo moja chyba ulubiona pasta wybielająca, ale to już mówiłam przy którymś projekcie Denko. To jest jakaś chyba nowość, nowy smak. Ja wolę jednak tą klasyczną, ta jest za mocna mięta, ale efekt na zębach jest ten sam. Płyn micelarny z Biedronki, ja go używałam jako płynu do demakijażu, a później troszeczkę zmieniłam sposób demakijażu, ale to będzie oddzielny filmik. Dobra woda, wydajna, nie powodowała podrażnienia, nie wysuszała skóry, dobrze zmywała makijaż. Także dobra, polecam. Chociaż jako tonik, to jednak mimo wszystko wolę Biodermę. Żel pod prysznic jakiś Vivien Grey. I muszę Wam powiedzieć, że ten żel pod prysznic, ja go dostałam w takim zestawie z balsamem i z mydłem do rąk, to nie podobał mi się jego zapach. Taki, to była chyba trawa cytrynowa, coś takiego. I taki nie był zbyt fajny. Także szybko się skończył i dobrze. Cieszę się, że go dostałam, a nie kupiłam, bo nie wiem ile kosztuje, ale myślę, że żałowałabym wydanych pieniędzy. O, mój ukochany balsam familijny z Polleny. O cudownym, po prostu cudownym zapachu, takiej świeżości, delikatności. I tu są proteiny jedwabiu. I jakoś mam wrażenie, że on właśnie tym jedwabiem pachnie. Bardzo wydajny, bardzo tani, bardzo dobry. Polecam. Kolejny szampon. To był Green Pharmacy.
szampon do włosów tłustych u podstawy i suchych na końcach z żeńszeniem, 0 parabenów, SLS-ów i czegoś tam jeszcze. No, tych złych składników. Szampon dobry, ale bardzo rzadki i przez to niewydajny, ponieważ jak go się tak przekręciło, to bardzo dużo się go, ciężko go było tak wydozować na rękę. Wiecie, bardzo dużo go wypływało i dużo z tej ręki spływało, ponieważ był rzadki. Ale poza tym rzeczywiście dobrze mył włosy. Ładny taki ziołowy zapach, który właściwie jakoś specjalnie długo nie utrzymywał się na włosach. Ponieważ ja używam olejku arganowego na końcówki, to ja bardziej ten olej czuję niż szampon. Ale rzeczywiście był dobry, chociaż porównując go z tym łopianowym, to powiedziałabym, że łopianowy był lepszy, wydajniejszy i chyba nawet tańszy. Następna rzecz. Krem ochronny Bambino, który też już skończyłam. Próbowałam się przerzucić na inny krem do twarzy, bardziej lekki, i tamten był za słaby. Znowu wróciłam do Bambino, także dobry krem. Bardzo lubię jego zapach, wydajny, ale też go trzeba odpowiednią ilość nałożyć na twarz, bo jak nałożymy za dużo, to może nam trochę tą twarz nawet zapchać. Chociaż u mnie się to nie zdarzyło i ja zawsze ten krem stosowałam na noc, także rano tą tłustą warstwę zmywałam. Na noc jest dobry, no ale jednak cały czas szukam czegoś innego. Żel Flosslek ze świetlikiem lekarskim i z tego produktu byłam bardzo niezadowolona. Czekałam, jak się właściwie skończy. On tutaj miał przynosić ulgę i ukojenie obolałym oczom. No może ja oczu obolałych to nie mam. No dobrze. Ale myślałam, że będzie dawał taki efekt, takiej ulgi, takiej nawilżonej skóry. I nie, był naprawdę z tych wszystkich flossleków, tych w słoiczkach, które próbowałam, to ten był zdecydowanie najgorszy. Tego nie polecam. Wróciłam teraz do tego ze świetlikiem lekarskim i babką lancetowatą, bo ten był najlepszy. I jak na razie to jest taki mój ulubieniec. Kolejna rzecz. Krem do opalania z ziai. SPF 25. Wiecie co? Jego zapach mi się tak średnio podobał. Na szczęście na skórze był niewyczuwalny. Czy dobrze chronił przed słońcem? Chyba tak. Ponieważ ja na filtrach tak za bardzo się nie znam, to tylko, wiecie, obserwując to rzeczywiście żadne poparzenie skóry nie wystąpiło. Jeśli się opaliła, to na przykład, wiecie, tak dosyć równomiernie, chociaż ja twarz raczej chronię przed słońcem. To wydajny produkt, dobry, tak mocno nie tłuścił skóry. Bo jak latem go używałam, to tak mocno nie tłuścił skóry, więc zadowolona z tego produktu byłam. Kolejna rzecz to jest dezodorant Dove z minerałami z Morza Martwego. Wiecie co? On pachniał jak męski dezodorant, mimo że to jest dezodorant damski, to pachniał jak męski i ja go cały czas czułam, a do tego tak słabo chronił, także na pewno do tego dezodorantu nie wrócę. Był bardzo wydajny, naprawdę bardzo, ja go bardzo, bardzo długo używałam, ale przeszkadzał mi jego zapach i działanie było słabe, także raczej nie polecam. Następna rzecz, czyli garnier Hydra Adapt, cera sucha i bardzo sucha, odżywczy krem balsam. Ja o nim pisałam na blogu, że to jest dobry krem, ale jego zapach był tak intensywny, że nie wróciłam już do nie próbowałam już innych kremów do tego. Na pewno nie wrócę. Mimo że dobrze nawilżał, to jego zapach był jednak zabójczy. Balsam do skórek 2x5. O takim ładnym zapachu, trochę takim waniliowym, trochę takim miodowym. Chociaż z jego działania to ja byłam tak średnio zadowolona.
bo ja zwykle smaruję skórki paznokci na noc, ponieważ w ciągu dnia to ja ciągle myję ręce, bo coś tam robię i nie jestem w stanie tak jakby dłużej tego balsamu ponosić, a poza tym denerwuje mnie, że jak w ciągu dnia coś tam mi się cały czas jakieś paproszki przyklejają z powietrza do paznokci. Smarowałam na noc i zawsze czekałam, jak ten balsam troszeczkę wsiąknie w skórki. I budziłam się rano i one były suche. Ja wcześniej używałam balsamu z Avonu i ten balsam był dużo, dużo lepszy. Ten 2x5 nie. T-Sam do ust mi nie podpasował, te 2x5 no u mnie się nie sprawdziło. Nie wiem, czy to jest jakiś składnik tutaj. Czy coś jest takiego wspólnego w T-Sam do ust i tu w tym balsamie, który mnie nie pasuje, dlatego ja raczej do tego balsamu nie wrócę. Także taki średni. Czekajcie, patrzę, co ja tu jeszcze mam. To jest krem Lipidrokrem z Gevolmed. To jest krem do stóp, do suchych. Intensywna pielęgnacja suchej skóry stóp zapobiega rogowaceniu. Zawiera mocznik, różne oleje. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobry krem do stóp. Jego recenzja pojawi się na blogu. Także napiszę Wam, co tutaj jest, postaram się znaleźć, co jest w składzie. Napiszę Wam, co producent obiecuje. Ta tubka starczyła mi na 4 miesiące, a może więcej. Jest jeszcze taka, to jest, kurczę, nie pamiętam, jaka to jest pojemność, mi się, ponieważ to jest taka metalowa tubka, to nie mogłam, nie, tu mi się troszeczkę zgniotła, więc to jest chyba 75 ml, a występują jeszcze takie po 20, także można sobie taki mały wypróbować, chociaż wiecie, cenowo lepiej, taniej wychodzi takie duże opakowanie, no ale jak na pierwszy raz można kupić takie małe, zobaczyć jak u nas się ta maść sprawdzi, ten krem. Jak dla mnie bardzo dobry, świetnie nawilża stopy, ma neutralny zapach. No, naprawdę ja byłam zadowolona, jak na noc posmarowałam stopy, zakładałam skarpetki, tak rano miałam właśnie mięciusieńkie stopy i efekt po pedikur mi się bardzo długo utrzymuje po tym kremie, także polecam. I tak jak mówię, jego recenzja pojawi się na blogu. I ostatnia rzecz, chyba z takich niekosmetycznych, gąbeczka do twarzy. Kupiłam ją w Rossmanie. Była dobra do zmywania makijażu, do mycia twarzy, ale przerzuciłam się teraz na ściereczkę muślinową, wolę ściereczkę. Niemniej jednak gąbka była niezła, niezła. No, dobrze się ją prało, dobrze utrzymywało w czystości, nie zniszczyła się, ładnie zmywała makijaż, czy jak miałam peeling enzymatyczny, to właśnie nią zmywałam peeling, także fajna, fajna sprawa, ale chyba w porównaniu ze ściereczką muślinową to jednak ściereczka jest lepsza. I teraz kilka takich rzeczy kosmetycznych. Po pierwsze, skończyła mi się baza pod cienie z Kobo. Teraz używam bazy z Inglota, ale mam takie mieszane uczucia. Ponieważ nie wiem, czy to coś się stało z moimi powiekami, czy to jest kwestia bazy, chociaż jak tej już miałam końcówkę tej bazy, to na niej też już mi się przestawały cienie trzymać, więc nie wiem, czy coś się stało z powiekami moimi, że nie chcą mi się trzymać cienie. W każdym razie dobra baza, wydajna. Jedyny minus to, tak jak mówiłam o niej w oddzielnym filmiku, zapach, ale myślę, że jak mam teraz kilka baz na oku, jeśli chodzi o, że mam zamiar kupić. Teraz próbuję tę z Inglota i mam tam kilka upatrzonych, które chciałabym kupić jako następne. I zobaczymy, jeśli nie okażą się lepsze, to myślę, że do tej Kobo wrócę, ponieważ to jest bardzo dobra baza, naprawdę i mogę ją polecić. Tu już prawie skończone, ale wyrzucam już to opakowanie, ponieważ przerzuciłam się teraz na żel do brwi. To jest cień do brwi z woskiem. Na początku używałam razem, później tylko sam używałam cień, ale ten efekt dla mnie na
Bawiła był za mocny, za taki zasiermiężny, a poza tym ten kolor, on trochę, miałam wrażenie, że taki rudy robił pod wpływem chodzenia po powietrzu i dlatego nie byłam z tego zestawu zadowolona. Cieszę się, że go się podobał. Następna rzecz. Róż z Bell, numer 052, jak widzicie już nic nie ma. Bardzo dobry róż, wydajny, ponieważ ja go miałam 2 lata, tak myślę. Przy praktycznie codziennym malowaniu się na bardzo długo mi starczył. Nie robił plam. 052 to był taki ładny kolorek, taki cukierkowy róż. Muszę powiedzieć, że w pewnym momencie doszłam do wniosku, że troszeczkę jest za jasny dla mnie i przerzuciłam się teraz na ciemniejszy róż. Niemniej jednak sam w sobie produkt bardzo dobry, wydajny i niedrogi. I mnie się nie ukruszył do końca, mogłam go tak, wiecie, wykorzystać w pełni. Także bardzo dobry róż. Tu wyrzucam też pędzel Kabuki. Proszę, bo coś tu mi się do niego przyczepiło. Puder mineralny z Maybelline, z którym się żegnam bez żalu, bo w pewnym momencie zaczął mi się trochę ważyć na twarzy. Żegnam się z nim bez żalu, bo miałam wobec pudru mineralnego większe oczekiwania. Także to już czas się z nim pożegnać. Żegnam się też z pędzlem Kabuki, ponieważ on przestał być dobry, zaczęło z niego strasznie włosie wypadać, a że kupiłam zestaw pędzli Real Techniques, to przerzuciłam się na tamte pędzle, tam mam pędzel do pudru właśnie, dlatego ten wyrzucam. Chociaż na początku ten puder był niezły, ale jak teraz porównuję go z nakładaniem podkładu na twarz, no to jednak podkład dobrze dobrany, pięknie się stopi ze skórą, nie będzie go widać, a puder mineralny jednak zawsze troszeczkę będzie widoczny. Będzie ta konsystencja pudrowa widoczna na twarzy. I ostatnia już rzecz. Rzucam torbę na podłogę. Odżywka z Eveline z diamentem. Paznokcie twarde i lśniące jak diament. No, muszę Wam powiedzieć, że odżywka bardzo ładnie nabłyszczała paznokcie. Nieźle je odżywiała, troszkę wzmacniała, nie powiedziałabym, że ona jej bardzo wzmacniała. Troszkę rzeczywiście tutaj wzmacniała paznokcie i była niezła jako lakier bazowy. Także właściwie mogłabym ją polecić, chociaż gdybym miała wybrać tą 8 w jednym, a tą to jednak wybrałam tą 8, to tam teraz jest 9 w jednym, także wybrałabym tamtą, było bardziej lepszy dawała efekt na moich paznokciach niż ta. Lakier utrzymuje się na niej tak samo. No, niezła odżywka. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, kciuk w górę. Zapraszam na następne moje filmiki. Mam nadzieję, że uda mi się je zamieszczać regularnie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.